Cześć, witam Was z powrotem na swoim kanale. Jest koniec listopada, idzie zima, zdecydowanym krokiem. Bardzo się na to cieszę, bo to oznacza długie wieczory spędzone w towarzystwie rodziny i przyjaciół, na oglądaniu filmów, czytaniu ulubionych książek z filiżanką jakiegoś dobrego, ciepłego napoju w rękach. Ale zima dla wielu osób oznacza również znaczne pogorszenie stanu ich skóry, zaostrzenie objawów takich chorób skóry, jak bojotykowe zapalenie skóry czy atopowe zapalenie skóry, ale nawet jeśli żaden z tych chorób skóry Was nie dotyczy, to i tak większość osób narzeka się na bardziej przesuszoną skórę, zaczerwienioną, wierzchnięte usta, przesuszone dłonie, elektryzujące się włosy. Jedna dobra rzecz jest taka, że mimo że nie możemy w pełni zapobiec tym nieprzyjemnym oznakom tego, że zima zdecydowanie nadeszła wraz z obniżeniem temperatury na zewnątrz, to jest sporo rzeczy, które możemy zmienić zarówno w swoim stylu życia, diecie, jak również pielęgnacji, które mogą nam pomóc bardzo dobrze uporać się z tymi nieprzyjemnymi objawami skórnymi. Zacznę może od takich wskazówek właśnie dotyczących drobnych rzeczy, które możemy zrobić w swoim domu, żeby nasza skóra zarówno na twarzy, jak i na ciele czuła się o wiele lepiej. A mianowicie, jeśli na przykład korzystamy z centralnego ogrzewania i mamy włączone kaloryfery, to jeśli tylko bardzo niskie temperatury na zewnątrz tego nie wymagają od nas, to możemy skręcić prawie do minimum nasze kaloryfery i po prostu nieco cieplej się ubierać w ciągu dnia. To nie jest przepis na to właśnie, na skąpstwo, chociaż na pewno pozwoli nam znacząco obniżyć rachunki za centralne ogrzewanie, co jest to przepis na naprawdę na skórę w znacznie lepszym stanie, a to dlatego, że wtedy, jeśli mamy włączone kaloryfery na co najmniej 3, 4, 5, tak, na pokrętle i nagrzewamy w ten sposób powietrze, no to wysysa to całą wilgoć z naszego otoczenia, również z naszej skóry. I to nie tylko z naskórka, ale często właśnie również z głębszych warstw skóry. W związku z tym im cieplej mamy w domu od centralnego ogrzewania, albo nawet i od kominka, czy takiego pieca kaflowego, no tym gorzej się będzie miała nasza skóra, której będzie bardzo trudno nadrobić tą utratę wilgoci po prostu przez naskórkową utratę wody. Fizjologiczny proces, jaki następuje, jeśli przebywamy przez dłuższy czas w pomieszczeniu, gdzie jest sucho i w dodatku ciepło. W związku z tym namawiam ze swojej strony, my to robimy od paru lat już w naszym domu, żeby skręcić po prostu kaloryfery. W nocy, jeśli jest Wam zimno, to można po prostu kołdrę zakupić taką, która daje więcej ciepła, albo po prostu przykryć jeszcze dodatkowo kocem. Nie chodzi o to, żeby marznąć, nie chciałabym tutaj być źle zrozumiana. Natomiast nie jest dobrym pomysłem poleganie tylko na centralnym ogrzewaniu, żeby było nam ciepło w domu. Również zimą lepiej ubrać ciepłe skarpetki i na przykład sweter albo jakąś dodatkową warstwę, żeby było nam cieplej, niż tylko polegać właśnie na centralnym ogrzewaniu, zwłaszcza jeśli narzekamy i cierpimy zimą z powodu przesuszonej, takiej napiętej, szorstkiej i swędzącej skóry. To jest jeden z najlepszych rzeczy, jakie możemy dla siebie zrobić. Jak również to, żeby kupić nawilżacz powietrza. I to może być taki elektryczny nawilżacz powietrza, ale to może być też po prostu taki, który się wiesza, taki ceramiczny na kaloryferze, i on również będzie dostarczał trochę więcej wilgoci do naszego powietrza i dzięki temu nasza skóra będzie się miała lepiej. Kolejna rzecz, jaką możemy zrobić, to jest unikać kąpieli w bardzo gorącej wodzie. I to jest coś, co lata mijają, a mi akurat trudno zrezygnować z tej ogromnej przyjemności, jak się wraca do domu i człowiek jest zmarznięty. To pokusa, żeby wejść pod taki naprawdę gorący prysznic albo do wanny z naprawdę gorącą wodą jest ogromna. Ja jej ulegam, przyznam, przynajmniej raz w tygodniu, natomiast ja mam skórę raczej skłonną do przetłuszczania się niż suchą, a jeśli Wy macie skórę suchą, to przestrzegam szczególnie przed tym, bo to jest taki przepis na to, żeby zafundować sobie niezwykle taką podrażnioną i przesuszoną skórę. Wynika to z tego, że jak nasze ciało jest rozgrzane, nasz naskórek jest rozgrzany i temperatura w łazience jest bardzo wysoka właśnie od parującej wody, to szybciej i bardziej ucieka woda z naszego naskórka. Oglądałam ostatnio bardzo ciekawe wideo Dr. Dre, w
tej dermatolożki amerykańskiej na YouTube, która właśnie mówiła, że najłatwiej to zobrazować, jeśli sobie wyobrazimy jakiś garnek z zimną wodą i garnek z gorącą wodą, to która szybciej wyparuje z tego garnka, ta gorąca. I nie inaczej jest z naszą skórą, czy jeśli rozgrzewamy skórę, czasami do czerwoności, bo mój mąż się zawsze śmieje, że jak ja wychodzę spod takiego prysznica, który sięga, ta temperatura prawie jest taka gorąca jak gorąca herbata, to jestem cała czerwona na ciele, jest to bardzo przyjemne, ale niezbyt dobre dla skóry, no bo właśnie wyciąga całą wilgoć na skórka, a jest to coś, czego szczególnie potrzebujemy zimą. Jeśli już macie skłonność do takiego, że tak powiem, niezbyt roztropnego postępowania, albo po prostu macie znowu skórę skłonną do przesuszania się, to żeby troszeczkę zmniejszyć to zjawisko, najlepiej już mieć przy wannie czy przy prysznicu jakiś balsam, najlepiej taki, który zawiera oleje naturalne, najlepiej taki, który jest nieperfumowany, bo po prostu zapachy, umówmy się, alergizują i nie są specjalnie wskazane do pielęgnacji ani skóry twarzy, ani skóry ciała, czyli najlepiej właśnie, żeby to była oliwka taka oparta na naturalnych olejach, bądź jakiś balsam, jeśli zawiera ceramidy, to tym lepiej, tak, bo one uszczelniają bariery naskórkowe, nie są konieczne, aczkolwiek są bardzo mile widziane, właśnie jakaś mieszanka olei, cholesterolu oraz wszelkich innych składników, które naturalnie występują w płaszczu lipidowym naszej skóry, i taką oliwkę bądź taki balsam czy krem do ciała nakładać, kiedy jeszcze nasza skóra jest wilgotna. Zapobiegniemy w ten sposób nie tylko właśnie nadmiernej utracie wody wynikającej z kąpieli i moczenia po prostu skóry, ale również właśnie jakakolwiek woda pozostanie na naszej skórze prosto po wzięciu prysznicu, to my ją uszczelnimy w naszym naskórku, tak? Nakładając natychmiast właśnie jakiś taki krem barierowy albo właśnie jakąś oliwkę. Czyli to jest świetny sposób na przywrócenie takiego przyjemnego samopoczucia sobie i uszczelnienie bariery naskórkowej i tym samym spowodowanie, że skóra będzie w lepszym stanie. Można też troszeczkę takie oliwki, ja tak robiłam będąc w ciąży ze swoimi dziećmi, bo bardzo nie lubię smarować swojego ciała, nie sprawia mi to przyjemności, wręcz mam takie poczucie, że potem się kleje i no po prostu mam awersję troszeczkę do smarowania swojego ciała jakimikolwiek kremami do ciała czy oliwkami, to można, jeśli tak macie tak jak ja, to możecie dodać troszeczkę oliwki do waszej wody w wannie i dzięki temu właśnie jak wyjdziecie ze skóry, suszycie skórę, to już skóra już będzie trochę bardziej właśnie natłuszczona i nawilżona tym tytułem i to mi pomogło dbać o skórę ciała w ciąży, właśnie ta technika. Niezależnie od tego, czy smarujecie swoje ciało po wyjściu spod prysznica, czy z wanny, czy nie, dodatkowo czymś nawilżającym, czy natłuszczającym, to zdecydowanie warto zmienić zimą. Jeśli używacie jakiegoś takiego bardziej orzeźwiającego żelu do mycia skóry, to warto przerzucić się na taki bardziej nawilżający, najlepiej, żeby to był jakiś olejek myjący i jeśli to możliwe, to żeby nie zawierał SLS-ów, które mogłyby podrażnić i przesuszyć skórę i żeby był bogaty w jakieś takie nawilżające składniki, podobnie jak oliwki do ciała. No i to, o czym się rzadziej mówi, niekoniecznie namydlać całe swoje ciało. Myślę, że to jest jedno z większych nieporozumień, jakie jest, że staranne mycie się polega na tym, że namydlamy całutkie ciało. Nie do końca. Naprawdę warto dbać o higienę w okolicach pachwin, tak, i pod pachami, tam, gdzie skóra się intensywnie poci i wymaga, tak, starannego umycia za pomocą właśnie jakiegoś dodatkowego środka myjącego, to tyle na przykład nasze kończyny, to wystarczy tak naprawdę cokolwiek spłynie z innych części naszego ciała na nasze nogi czy ręce i naprawdę nie jest konieczne to, żebyśmy codziennie, czasami nawet niektórzy dwa razy dziennie myli całe swoje ciało za pomocą jakiegokolwiek środka myjącego. Woda doskonale spłukuje pot i kurz i inne rzeczy, które najczęściej mamy na swoim ciele i mniej będziemy stosować jakichkolwiek środków myjących, choćby takich najbardziej delikatnych, tym lepiej dla naszej skóry, bo zachowamy jak najwięcej naturalnej bariery takiej hydrolipidowej. Kolejna rzecz, jaką warto zrobić, to jest nieco zmienić swoją dietę. Jeśli dotychczas nie byliście zwolennikami diety śródziemnomorskiej, która bazuje na ogromnej ilości ryb, warzyw i olei, typu olej z oliwek czy olej z
siemienia lnianego, to jest to dobry pomysł, żeby w tej chwili to zrobić, dlatego że wszystkie produkty, które są takie typowe właśnie dla diety śródziemnomorskiej, są szczególnie wskazane, jeśli walczycie z przesuszoną skórą. Bardzo często czytam właśnie, że żeby mieć nawilżoną skórę, to trzeba pić bardzo dużo wody. Jest o tyle prawdą, że jeśli za mało pijemy wody, no to nasza skóra może być odwodniona, ale to dlatego, że nasze całe ciało jest odwodnione. Natomiast z tego nie wynika to, że jeśli będziemy pili bardzo dużo wody, to nasza skóra będzie mniej sucha. Nie, nie działa to w ten sposób. Natomiast właśnie włączenie produktów, które zawierają ogromne ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 oraz cynku, faktycznie badania pokazują, że zwiększa nawodnienie na skórka, natłuszczenie, czy nie tyle natłuszczenie skóry, po prostu skóra staje się w ten sposób mniej sucha. Nawet u osób, które cierpią na różnego rodzaju choroby skóry, na takie właśnie jak atopia czy łojotokowe zapalenie skóry i naprawdę mają bardziej przesuszoną skórę w wyniku mechanizmów chorobotwórczych niż szeroka populacja. W związku z tym, jeśli nie jesteście, tak jak ja, wegetarianami, no to polecam wszelkie ryby, typu w szczególności takie tłuste ryby, tak? Czyli na przykład łosoś, tuńczyk, makrela, sardynki są niezwykle bogate właśnie w te nienasycone kwasy tłuszczowe, jak również ostrygi, które są niezwykle bogate w cynk. Natomiast jeśli jesteście wegetarianami czy weganami, to polecam zwiększyć podaż awokado, jeść więcej awokado, oleju kokosowego czy samych kokosów, czerwonej i żółtej papryki, orzechów i wszelkich nasion. Kupić dobrej jakości olej z siemienia lnianego i dobrej jakości oliwę z oliwek, bo to są wszystkie produkty, które zawierają bardzo dużo właśnie cennych składników, które potrafią pomóc nam pokonać taką właśnie nadmiernie przesuszoną skórę. Możecie zadbać o swoją skórę przez żołądek do pięknej skóry. Tyle jeśli chodzi o takie zmiany w swoim stylu życia czy diecie. A teraz troszeczkę o kosmetykach. Jeśli cierpicie zimą, w przyszłości cierpiliście, czy już w tej chwili obserwujecie nadmierne podrażnienie skóry, zaczerwienienie, większą skłonność do pękania naskórka, tak? Na przykład w kącikach ust albo szorstkości skóry w dotyku, to warto zmienić krem nawilżający, z którego korzystacie, jeśli należycie do osób, które korzystają z kremów nawilżających, o ile właśnie takie lekkie, szczególnie jeśli tak jak ja macie skórę skłonną do przytłuszczania się, takie lekkie w konsystencji i często w składzie kremy, tak, są świetne, kiedy temperatury są wyższe i nie przetłuszczają nadmiernie waszej skóry, nie obciążają, to zimą większość z nas odniesie korzyść ze zmiany kremu na taki bardziej treściwy. Szczególnie jeśli tak jak ja zimą i od jesieni generalnie stosujecie nieco złuszczające, czy nawet bardzo złuszczające składniki aktywne w kosmetykach typu kwasy alfohydroksylowe, beta-hydroksylowe czy polihydroksylowe lub i retinoidy, tak? Dlatego, że te składniki odnawiają, przyspieszają odnowę komórkową, rozświetlają skórę i powodują, że skóra się wygładza i wygląda młodziej, tak, tym samym, natomiast mają też ten taki skutek uboczny w postaci tego, że skóra może się nadmiernie łuszczyć i być podrażniona pod wpływem stosowania ich i dlatego jak spadają temperatury na zewnątrz, a wzrastają wewnątrz pomieszczeń, tak, w wyniku ogrzewania ich za pomocą kaloryferów, to jest to niezwykle ważne, żeby pomagać skórze walczyć z taką przeznaskórkową utratą wody, stosując kremy, oleje, sera, które uszczelniają barierę lipidową i pomagają nam zatrzymać jak najwięcej wilgoci w naskórku. Ja na przykład zmieniam swoją emulsję nawilżającą na okres zimowy na krem nawilżający tej samej marki CeraVe, której kosmetyki ogromnie mi służą i w ten sposób zapobiegam nadmiernemu przesuszeniu naskórka, a jeśli to nie wystarcza, to jeszcze dodaję do swojego kremu nawilżającego, bo ja po prostu bardzo lubię kremy nawilżające i jest mi potrzebne mi są te składniki nawilżające, a nie tylko natłuszczające w postaci olejków w kremie, żeby moja skóra prawidłowo funkcjonowała i dobrze wyglądała, no to dodaję jeszcze właśnie kilka kropelek oleju takiego zimnotłoczonego, w moim przypadku z róży, to w zagłębieniu dłoni mieszam właśnie odrobinę swojego kremu z odrobiną z olejku z róży i taką mieszankę nakładam dopiero na twarz, a czasami jak zapomnę o tym, to po prostu najpierw nakładam krem nawilżający, a potem jeszcze dokładam, wklepuję parę kropelek tego olejku.
I dzięki temu moja skóra jest nawilżona, ale również natłuszczona, a ten olejek zapobiega utracie wilgoci z naskórka, podwoju tego przesuszonego powietrza w bardzo wielu pomieszczeniach i po prostu takich zimnych temperatur. I mi to ogromnie służy. Jeśli Wy naturalnie korzystacie z olejków, to szczególnie na zimę polecam Wam jako sposobów do nawilżania swojej skóry. Do skóry suchej olejek z awokado czy z jojoba. Dla skóry naczynkowej świetny jest właśnie olejek z różany, jak również olejek z kocanki, bo uszczelniają oba naczynia krwionośne i dobrze tym samym wpływają na skórę skłonną do rumienia. Dla osób, które mają skórę łojotokową, to świetny jest olejek z tamanu, jak również olejek marula. Można parę kropelek takiego olejku dodać do swojego kremu nawilżającego albo w ten sposób, jeśli to wystarczy Wam do natłuszczania skóry, w ten sposób natłuszczać skórę. Świetne też takie kosmetyki na bazie naturalnych olejków ma Vianek i Sylveco, które bazują na naturalnych olejach, na najróżniejszych wyciągach roślinnych, są niezwykle mało alergizujące, mają niezwykle proste składy i o ile na przykład dla osób, które mają cerę skłonną do przetłuszczania się, to nie byłby to mój pierwszy wybór do nawilżania skóry w pozostałe pory roku, to na zimę te kremy będą jak znalazł. Tanie, dobre kremy polskiej produkcji, które pozwolą Wam tak zabezpieczyć od wewnątrz, tak, przez nawilżanie, natłuszczanie skóry, jak i od zewnątrz, przez barierę taką, którą tworzą na skórze i uszczelnianie naszej własnej bariery lipidowej skóry przed takim negatywnym wpływem mrozu, niskich temperatur i wiatr. I podobnie jak balsamy do ciała, które warto nakładać prosto po tym, jak wyjdziecie spod prysznica, żeby właśnie uszczelnić wilgoć, jaka znajduje się po kąpieli na naszej skórze w naskórku, to podobnie jest z kremami do twarzy, czyli najlepiej zaraz po tym, jak umyjemy rano twarz, to wklepać nasze serum, bądź krem, bądź olej, bądź wszystkie te trzy kosmetyki, jeśli tak jak ja stosujecie taką wielowarstwową pielęgnację, zaczynając od tych, które mają najlżejszą konsystencję, kończąc nad tym, które mają cięższą czy najgęstszą konsystencję, tak? I w ten sposób zmaksymalizujemy możliwość nawilżania i natłuszczania skóry przez zastosowane produkty pielęgnacyjne. Jeśli natomiast już Wasza skóra zdążyła wyschnąć po kąpieli i po umyciu jej rano, to po prostu można użyć jakiegoś toniku do twarzy, którego nie trzeba spłukiwać i prosto potem klepiemy, czy nasączymy wacik i przejedziemy wacikiem po twarz. Za pomocą takiego nawilżającego toniku można natychmiast nałożyć krem albo serum i w ten sposób właśnie zmaksymalizujemy znowu efekt nawilżający naszego kosmetyku. I jeśli nie robiliśmy tego dotychczas, no to tak jak mówię, dołączyć jeszcze olejek jako taki ostatni etap nawilżania naszej skóry rano, żeby stworzyć tak jak nie inaczej jak wtedy, kiedy się ubieramy, kiedy zakładamy właśnie jakąś koszulkę z długim rękawem, na to koszulę, na to sweter, na to kurtkę puchową, jakie są naprawdę niskie temperatury i na to na przykład płaszcz wełniany, no to troszeczkę podobnie to wygląda ze skórą, że jeśli tak się ubierzemy na cebulkę, ubierzemy naszą skórę na cebulkę, to ona będzie tym lepiej chroniona, będzie nawilżona, natłuszczona i jeszcze właśnie jeśli użyjemy olejku bądź jakiegoś kremu barierowego, to będzie chroniona też przed takim bezpośrednim negatywnym wpływem niskich temperatur i wiatr. Jeszcze jeden krok, szczególnie polecany dla osób, które mają bardzo, bardzo suchą skórę, bądź dla osób, które po prostu są ogromnymi entuzjastami pielęgnacji, to są maseczki. Nie jestem przekonana, że koniecznie trzeba kupować maseczki nawilżające, aczkolwiek zrobię taki rekonesans na rynku i w opisie filmu podam parę propozycji takich dobrych pod względem składu nawilżająco-natłuszczających maseczek, które powinny się sprawdzić, szczególnie takich w płachcie do trzymania na twarzy przez jakiś czas, kilkanaście minut do kilku godzin, które mogą pomóc w nawodnieniu skóry zimą, ale możemy też niejako nie tyle stworzyć sobie sami taką maseczkę, co po prostu coś na kształt tej maseczki stworzyć, a mianowicie możemy nałożyć serum wieczorem, bo rozumiem, że to raczej robimy, chyba że pracujemy w domu, to może i rano, że raczej wieczorem, swoje serum, takie nawilżające. Na to możemy nałożyć krem nawilżający, który nam służy, a jeszcze na całość nałożyć właśnie olejek taki natłuszczający, wybrany przez siebie, bądź taki krem na bazie olejów, tak jak na przykład Vianek czy Sylveco ma takie w ofercie,
A jeszcze dodatkowo, dowiedziałam się tego z kanału Dr. Dre, możemy kupić w sklepach, najczęściej z kosmetykami samorobionymi, taką płachtę do maseczek w płachcie, którą możemy kupić samą płachtę. Niekoniecznie musimy kupić od razu gotowy produkt. Można kupić właśnie takie same płachty muślinowe albo z jakiejś innej takiej delikatnej tkaniny. Namoczyć taką płachtę w wodzie i nałożyć na twarz. I dzięki temu, jeśli będziemy tak chodzić troszeczkę jak Hannibal Lecter po domu przez paręnaście minut czy parę godzin wręcz, to dzięki właśnie zastosowaniu tej fizycznej bariery w postaci tej płachty, to skóra będzie miała szansę w pełni skorzystać z tych wszystkich składników kosmetyków, które nałożyłyśmy na nią, zanim przyłożyliśmy tą właśnie tą płachtę do twarzy. Jeśli w swojej rutynie pielęgnacyjnej nie stosujecie składników takich złuszczających, czy to właśnie ser z witaminą C, szczególnie w postaci kwasu L-askorbinowego, nie stosujecie retinoidów, czy jakichkolwiek kwasów złuszczających, a cierpicie na właśnie taką przesuszoną i szorstką i skórę, która odznaczają się takie suche skórki, kiedy nakładacie krem pielęgnacyjny albo podkład, to zdecydowanie warto wprowadzić jakiś taki kosmetyk z kwasami złuszczającymi do Waszej rutyny pielęgnacyjnej na zimę, żeby przyspieszyć odnowę komórkową i żeby te wszelkie kosmetyki, takie nawilżające i natłuszczające, jakie potem na nią nakładacie, miały jakąkolwiek szansę wniknąć i zadziałać, a nie tylko osiąść na tym właśnie martwym naskórku, który mamy na twarzy, jeśli nie wystarczająco często jej nie złuszczamy. I tu z pomocą nam mogą przyjść w tym kroku takim złuszczania. To może być na przykład dla osób, które mają wrażliwą skórę naczynkową, jakiejś dobrej jakości peeling enzymatyczny, będzie świetny, albo toniki z kwasami. Jestem ogromnym entuzjastą tego typu produktów, dlatego że są bardzo łatwe do wdrożenia w swoją rutynę pielęgnacyjną i bardzo to jest nawet taki przyjemny krok i dosyć szybko widzimy efekty ich działania, czyli można zakupić tonik, który zawiera w zależności od typu naszej cery kwas glikolowy w niewielkim stężeniu do takiego codziennego czy co drugi dzień stosowania. Dla osób, które mają skórę odporną, to może być tonik z kwasem azelainowym dla osób, które walczą ze skórnikami lub albo i mają cerę, taką podtyp cery naczynkowy, czyli właśnie skłonność do rumienia, do czerwienienia się i do szybkiego podrażniania się skóry, to będzie świetny wybór, albo kwas migdałowy będzie również świetny dla tych osób. Dla osób, które mają szczególnie wrażliwą cerę naczynkową, to kwasy polihydroksylowe, natomiast dla osób, które mają cerę suchą, to kwas mlekowy będzie idealnym wyborem. Natomiast jeśli nie chcecie stosować toniku, to jeszcze można stosować po prostu peelingi raz, dwa razy w tygodniu. Peelingi z nieco wyższym stężeniem tych kwasów, które będą miały ten sam efekt na skórę, natomiast nie trzeba ich nakładać codziennie, na przykład dla osób zabieganych. I w opisie filmu podlinkuję wszystkie polecane przez Ciebie kosmetyki, również takie peelingi dla różnych typów cery oparte na kwasach złuszczających. Kwasy złuszczające można również stosować na swoje ciało. Jeśli wyjątkowo cierpicie na przesuszoną skórę zimą ciała, to polecam co któryś dzień, może i nawet codziennie w zależności od formuły, stosować do mycia swojego, do Waszego ciała nie olejek taki właśnie nawilżająco natłuszczający, a jakiś rodzaj żelu do mycia ciała, który zawiera kwasy złuszczające, dlatego że dodatek tych substancji sprawi, że po paru tygodniach stosowania tego typu żelu Wasza skóra będzie gładsza i będzie łatwiej przyjmować wszelkie składniki nawilżające w pozostałych kosmetykach, jakie stosujecie. Jest to bardzo dobry pomysł właśnie dla osób, które cierpią na wyjątkowo przesuszoną skórę, albo zastosować po kąpieli jakiś balsam, który zawiera substancje przyspieszają złuszczanie naskórka i jednocześnie powodują, że skóra jest tak gruntownie nawilżona. Na przykład mocznik jest tego typu składnikiem. Często znajduje się w kremach do pękających pięt albo w ogóle do stóp, ale również są wszelkie balsamy, nawet nie szczególnie drogie, do właśnie nawilżania całego ciała.
dla osób, które mają wyjątkowo przesuszoną skórę i to jest coś, co zdecydowanie warto się tym zainteresować, jeśli cierpicie na nadmiernie przesuszoną skórę ciała, a wiecie, że nie macie żadnych chorób takich dermatologicznych typu atopia czy pojatokowe zapalenie skóry. To jest po prostu taka dosyć sucha, podrażniona i swędząca skóra. To można zdecydowanie temu zaradzić. Nie trzeba cierpieć na objawy tego typu właśnie przesuszenia skóry. Jeśli chodzi o ręce, to jest częsty problem bardzo wielu kobiet i mężczyzn zimą, że ile w ciągu pozostałych pół roku nie cierpią na jakieś szczególne przesuszenie dłoni, to odzywa się ten problem zimą. Z tych samych powodów, co przesusza się nam skórę na całym ciele, nie inaczej właśnie jest z rękami. W związku z tym to jest dobry pomysł, by zakupić dobrej jakości nawilżający krem. Im bardziej macie przesuszone dłonie, tym bardziej zwrócić uwagę na to, żeby krem zawierał z jednej strony takie składniki nawilżające, typu na przykład kwas hialuronowy, mocznik, czy na przykład gliceryn, a z drugiej strony takie natłuszczające i zwiększające barierę naskórkową, czy na przykład ceramidy, tak? I najpierw, żeby zawierało tak naprawdę wszystkie te składniki, to będzie dobry krem do rąk i szczególnie polecam takie kremy, które zawierają w swoim składzie silikon. Wiem, że to nie jest w tym dziesięcioleciu jakoś taki specjalnie lubiany i polecany składnik, ale naprawdę warto znaleźć taki krem do rąk, który zawiera silikon, o tyle, że jego właściwość w kremach do rąk jest taka, że taką powłoczkę tworzy na rękach i izoluje skórę fizycznie od drażniących czynników atmosferycznych i uszczelnia wszelkie inne pozostałe składniki, które znajdują się w tym kremie, takie nawilżające, natłuszczające, pozwala im zadziałać i jednocześnie uszczelnia całość. Naturalny też spełni swoją funkcję, bo nie stworzy takiej powłoczki trwałej, tak jak silikon na naszych dłoniach, ale wystarczająco taką powłoczkę stworzy, która pozwoli na dłuższy czas hoić nam taką spierzchniętą, przesuszoną skórę dłoni. Inny problem, na który narzeka bardzo wiele osób, również mężczyzn zimą, to są spierzchnięte usta. Usta mają są jednym z miejsc na ciele, gdzie mamy najcieńszy naskórek i nie mają gruczołów ojowych, w związku z tym naturalnie nie nawilżają się i dlatego tak niezwykle ważne, szczególnie zimą, żeby dbać o ich takie regularne złuszczanie. Możemy to robić za pomocą jednego z kosmetyków dedykowanych do takiego właśnie mechanicznego złuszczania skóry ust. To są takie przeróżne peelingi, często na bazie brązowego cukru do takiego delikatnego złuszczania ust. Możemy to robić naszą szczoteczką do zębów, po prostu raz na parę dni delikatnie właśnie masować usta i w ten sposób usuniemy martwy naskórek, a przez cały dzień dbać o ich nawilżenie za pomocą jakiegoś balsamu nawilżającego. Ja jestem osobiście ogromną fanką tych EOS, one mają bardzo naturalne składy, 95% składników to są składniki naturalne. Nie szczególnie polecam te perfumowane, bo tak jak mówię, wszelkie zapachy mogą podrażniać i alergizować. Natomiast jeśli balsam zawiera po prostu jakiś olejek naturalny, który naturalnie ma jakiś przyjemny zapach, no to świetnie. To jest dobry pomysł, żeby taki balsam kupić. No i tak to właśnie wygląda. Jest, jak widzicie, całkiem sporo rzeczy, które możemy zrobić. Takich niewielkich zmian i dostosowań, jakie możemy zrobić w swoim życiu, jeśli chodzi o styl życia, dietę, czy nawet właśnie pielęgnację, czy sposób mycia się i kąpania w okresie zimowym, które mogą mieć naprawdę dobroczynny wpływ na nawilżenie naszej skóry, elastyczność i również w ten sposób na nasze samopoczucie, bo jest mało rzeczy tak rozsierdzających właśnie, jak taki swędząca skóra ciała, twarzy, rąk, czy takie właśnie spierzchnięte usta, które aż się proszą o to, żeby je tam skubać po prostu zębami. Tyle z mojej strony. Jeśli Wy macie jakieś sposoby na to, żeby polepszać stan swojej skóry i twarzy i ciała zimą, to jestem ogromnie zainteresowana. Napiszcie je koniecznie na dole w komentarzach. Jak zwykle dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję również swoim patronom za możliwość pojawiania się tutaj. Jak nie raz w tygodniu, to raz na dwa tygodnie. Jak zawsze mam nadzieję, że te informacje okazały się jakoś przydatne. Jestem otwarta na sugestie dotyczące kolejnych filmów. Mam nadzieję, że wszyscy macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.